Witam Was w kolejnym odcinku kursu programowania w C++. Tym razem porozmawiamy sobie o operatorach przypisania. Do tej pory poznaliście jeden operator przypisania, czyli zwykły znak równa się. On po prostu przypisuje tą wartość bez jej zmiany. No jednak C++ oferuje nam kilka takich operatorów przypisania, czyli na przykład plus równa się 5. Co to znaczy? To znaczy, że b równa się swojej wartości powiększonej o 5. Ja to Wam zaraz pokażę, czyli no nie będzie to int b, które ma tutaj wartość 10 i b plus równe 5 i ja to b teraz wypiszę. Czyli jak widzicie 15. Samo plus coś takiego tej wartości nam nie doda. Jak widzicie, pozostało 10, czyli ta wartość nie została zmieniona. Czyli analogicznie do plus równa się jest też minus równa się. Jest też razy równa się. Dzielenie równa się i oczywiście modulo równa się. Dobrze, to tyle, co chciałem Wam pokazać w tym odcinku. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, żebyście byli zawsze na bieżąco z filmami, które będę przesyłał